I już zapowiadana Mirona Hołda, jak media społecznościowe oceniały ten rok, jak on wyglądał w wyobrażeniu internautów. Zobaczmy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W nowym roku w polityce było bardzo gorąco. Przygotowaliśmy dla państwa największe wpadki polityków i celebrytów w 2022 roku. Z racji, że wczoraj był Sylwester, to przypomnimy coś trochę w tonie procentowym, tylko gdzie to było, a to było w Sejmie. Zobaczmy. U Sienkiewicza to standard. Pamiętam, w jakim stanie kiedyś przyszedł do studia RMF i u Piaseckiego bełkotliwym głosem rozprawiał o tym, że Białuga to dobra wódka. Ale Czarnek w roli komentatora i odprowadzający potykającego się kolegę Budka to jest hit. Ci co byli? Jeżeli jedzie jakiś zarzut, bardzo proszę. Szanowni państwo, druk numer 1844. Mamy podpisy, mamy uzasadnienie. Zostawcie Sienkiewicza, uwolnić Sienkiewicza. Było coś jeszcze? To sprawa polityczna, polityczna nagonka? Czy Białuga naprawdę jest dobrą wódką? Po pierwsze nie był pijany, po drugie w ogóle go nie znam. A teraz wpadka na Twitterze Radosława Sikorskiego. Jego tweet wywołał międzynarodowy skandal w momencie zamieszczenia na Twitterze zdjęcia wybuchu Nord Stream 2 z dopiskiem dzięki USA. Sikorski tłumaczył, że to tylko żart, ale jego wpis, jak nie trudno się domyślić, wykorzystały rosyjskie media. Pokażmy wpisy. Możecie być pewni, ten wpis obiegnie wszystkie rosyjskie media. Nie mam żadnych wątpliwości wobec autora. Ruski prowokator, oni mają za zadanie zepsuć nasze stosunki z USA i w efekcie doprowadzić do zerwania kontraktów zbrojeniowych i likwidacji amerykańskich baz. Proszę uruchomić służby, bo zaczynają być niebezpieczni. Kolejny dowód dla Amerykanów, że polska pato-opozycja jest daremna. Ona prezentuje poziom piaskownicy. Amerykanie potrzebują w Polsce bardziej ogarniętych partnerów. Szanowny panie, dlaczego do tej pory nikt ze służb nie zainteresował się osobą Radosława Sikorskiego i jemu podobnym, którzy działają na szkodę RP. Takie stanowisko służb tylko rozbestwia takich osobników. Brawo. A już trochę media zagraniczne interesują się panem Radosławem Sikorskim. 2022 rok to był bardzo trudny rok, szanowni państwo, dla dziennikarza TVN-u Piotra Kraśki, ponieważ stał się bohaterem dwóch afer. Jeździł bez ważnego prawa jazdy, a później wyszły na jaw nieprawidłowości w płaceniu podatków. Zobaczmy, jak to było komentowane na portalach społecznościowych. Moralizator TVN-u i nauczyciel cnót wszelakich Piotr Kraśko w latach 2012-15 za rządów Platformy nie płacił podatków. Skarbówka dzięki jednolitemu plikowi kontrolnemu wykryła u niego 760 tysięcy złotych należności. Brawo TVN za dobór dziennikarzy. Pupil opozycji i słynny dziennikarz opozycyjnych mediów Piotr Kraśko nie wie, że w Polsce należy płacić podatki, a do samochodu wsiada się z ważnym dokumentem prawa jazdy. Jednocześnie od lat poucza i prawi morały politykom o praworządności i rządach prawa. O tym pora o mores. Piotr Kraśko wspierał fundację TVN, przekazując jej 1% swojego podatku. A nie, czekaj, przez 4 lata nie płacił żadnych podatków. Kraśko jeżdżący samochodem bez prawa jazdy i niepłacący podatków to Polak, który niemal w pełni zinternalizował ideał wolności. Do perfekcji brakuje jeszcze, żeby okazało się, że przez te lata nosił przy sobie broń, na którą nie miał pozwolenia. Stacja TVN-u zdjęła Kraśkę z anteny, ale to można nazwać jak taki krótki czyściec, bo to trwało kilka miesięcy dla dziennikarza, ponieważ moralizator, tak jak zostało krzyknięty właśnie na mediach społecznościowych, wrócił do prowadzenia głównych wiadomości i chyba tutaj stacja liczy na krótką pamięć widzów, dlatego pozwoliliśmy sobie przypomnieć o panu Kraśko. Spadek to na tyle, ale mamy jeszcze licznik marszałka Tomasza Grodzkiego, warto przypomnieć. Licznik Grodzkiego na portalach niezależna.pl oraz tutaj telewizja tvrepublika.pl.
pokazuje już 651 dni. Szanowni Państwo, to dużo. A najnowsze informacje dotyczące afery korupcyjnej w szpitalu w Szczecinie są druzgocące. Zarzuty usłyszało kolejne 25 osób. Usłyszałby też pan to Tomasz Grodzki, ale przecież ma immunitet, a licznik cały czas bije. W tym roku głośno było o samym Donaldzie Tusku. Ostatnio, bo w tym tygodniu, pozwał stację TVP za emisję filmu Nasz Człowiek w Warszawie. Jak wiemy, dokument przedstawia fakty i archiwalne wypowiedzi Donalda Tuska, gdy jako premier odpowiadał za politykę zagraniczną. Wbrew faktom zaprezentowanym w dokumencie przekonuje, że wcale takiej polityki prorosyjskiej nie prowadził, a film jego zdaniem powinien być usunięty decyzją sądu z internetu. A my, szanowni widzowie, pokażemy kompilację filmów z mediów społecznościowych, jak Donald Tusk raz mówił tak, a później mówił zupełnie inaczej. Pytanie, czy teraz pan Donald Tusk pozwie internautów, że przedstawiali takie filmy na portalach społecznościowych? No, zobaczymy. Pokażmy film pierwszy na wesoło, jak to mówił o murze na granicy polsko-białoruskiej. Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu 3 lat. Wy tego muru nie zobaczycie. Nikt tego muru nie zobaczy. Ja bym to badał, ale... A teraz zobaczmy film, jak żądał reparacji od Niemiec, a dziś mówi, że to propaganda. Inicjatywa PiSu o reparacjach wojennych pojawia się od kilku lat, zawsze wtedy, kiedy PiS ma potrzebę zbudowania narracji politycznej. Cała odpowiedzialność za skutki materialne II wojny światowej w relacjach polsko-niemieckich spada na Niemcy. Zawsze Niemcy były za nie odpowiedzialne i powinny tę odpowiedzialność dalej realizować. Tu nie chodzi o żadne reparacje od Niemiec, tu chodzi o kampanię polityczną tu wewnątrz. My naprawdę powinniśmy, niezależnie od tego, z jakiej strony sali siedzimy, powinniśmy wspólnie doprowadzić do takiego projektu uchwały, który wyposaży nasz rząd w skuteczne instrumenty dochodzenia sprawiedliwości i historycznej, i finansowej w relacjach polsko-niemieckich. A to już hit, jak pan Donald Tusk walczył o Lotos. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, aby mówić kategorycznie nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. W momencie, kiedy pojawiły się projekty prywatyzacyjne Lotosu i kiedy niektóre oferty były związane z rosyjskimi interesami, to ja podjąłem decyzję, żeby to zablokować. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku komisji o odrzucenie projektu ustawy o zachowaniu przez państwo polskie większościowego pakietu akcji grupy Lotos S.A. zawartego w druku numer 24, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Wczoraj prorosyjski, dzisiaj antyrosyjski. Kiedy słyszę dziś słowa, że Europa i Niemcy powinny posłuchać Polski czy krajów bałtyckich w sprawie agresywnej polityki Kremla już wiele lat temu, mam gorzką niestety satysfakcję. Tak, mieliśmy rację. Moje moskiewskie rozmowy to był początek, a nie koniec ożywienia relacji polsko-rosyjskich, także jeśli chodzi o najważniejszych urzędników państwowych obu krajów. W tym tygodniu nasza stacja przygotowała sondę z pytaniem, czy twoim zdaniem Donald Tusk prowadził politykę prorosyjską. Pokażmy wyniki sondy. W badaniu wzięło udział ponad 6 tysięcy osób i 85% twierdzi, że tak, to była polityka prorosyjska. I czy teraz właśnie pan Donald Tusk też pozwie głosujących, że mają taką opinię? A ja się z państwem żegnam i zapraszam w imieniu Telewizji Republika na emisję w naszej stacji filmu Nasz Człowiek w Warszawie jutro, poniedziałek 2 stycznia, godzina 20:10, i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Do zobaczenia za tydzień. Niech ten rok będzie rokiem zwycięstwa i pokoju, bo pokoju nie będzie bez zwycięstwa, ale zwycięstwo musi się zakończyć pokojem.
i w Polsce, i na Ukrainie, i w Europie, i na całym świecie. Wszystkiego dobrego.